Dzień dobry, witam Was wszystkich na kolejnej fazie Słońca i Księżyca. 26 grudnia o godzinie 6:13 mamy nów. Mamy czwartek, nów w znaku koziorożca, dokładnie na 4:06 koziorożca, czyli mamy Słońce i Księżyc w koziorożcu, to już oblik, to już doskonale wiecie, że tak jest. Dodatkowo oś węzłów księżycowych na linii Rak-Koziorożec, dodatkowo mamy tam Jowisza, mamy tam Eris, mamy tam Saturna i Plutona. No i oczywiście wiecie o tym, że to jest sytuacja niebagatelna, to jest niemało planet w koziorożcu. Do tego mamy jeszcze pierścieniowe zaćmienie Słońca. No i pewnie już się zastanawiacie, czy to jest dobre, czy to źle. Jak sądzicie, czy to jest dobre, czy to źle? To jest taka uwaga luźna, żebyście się zastanowili. Pierścieniowe, czy nie do końca zaćmienie, to jest fajne. Sytuacja jest bardzo dobra. Tak, sytuacja mi się podoba. Nie będę już mówiła o trudnych układach, bo nów z zaćmieniem, ten nów z zaćmieniem, to jest pewnego rodzaju worek obfitości. I na tym się skoncentrujcie, na tym się skupcie. Oczywiście obfitość w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie, że obfitość problemu, broń Panie Boże. Karty zostały odkryte, to jest też bardzo fajne. Zostawiamy przeszłość za sobą. Mam nadzieję, że moje sugestie wcześniejsze przynajmniej jednej osobie coś tam naświetliły, ewentualnie pomogły rozwinąć się, czy rozwikłać jakieś dylematy. W każdym razie, zostawiamy przeszłość za sobą i obserwujemy nowe możliwości, te, które przychodzą, jak mamy Słońce z Jowiszem. Obserwujemy nową rzeczywistość, w sensie nie, że ona jest całkowicie nowa, ale to, co nowego można z niej wykorzystać dla siebie. Pamiętamy, że nie ma dwuznaczników podczas tego nowiu, mimo że mamy zaćmienie, ale dwuznaczności tutaj nie będzie. To jest fajny układ, ponieważ zaćmienie jest krótkie i to, co powiedziałam, nie jest całkowite. Zatem myślenie o przeszłości mamy, ale bez takiego nadmiernego wnikania, rozdrapywania, gdybania i od razu mamy przyszłość, która jest czymś, co manifestuje się dla większości z nas bardzo, bardzo pociągająco. Horoskopem zaćmienia rządzi Jowisz. Słuchajcie, to jest potęga. Jowisz rządzi horoskopem zaćmienia, to znaczy, że ascendent jest w Strzelcu, to już też wiecie, i skupię się na tym układzie, ponieważ Jowisz tworzy trygon z Uranem. No i sobie wyobrażacie, co to się w ogóle dzieje. Planeta społeczna, jaką jest Jowisz, tworzy trygon z planetą pokoleniową. To jest bardzo, bardzo niezwykle stymulujący układ, dający wiele możliwości działań, które są uwieńczone sukcesem. To jest szczęście, które jest rozumiane oczywiście w kategoriach koziorożca. Nie mylmy tutaj pojęć. Mamy pryncypia koziorożca i ich się trzeba trzymać. Nimi się trzeba również posługiwać. Czyli nie mamy aż tak dużo pracy, jak na początku zakładaliśmy, ale praca jest. Pracę trzeba zrobić. Jowisz i Uran dają często coś nieoczekiwanego, coś, czego nie zakładaliśmy w żadnym scenariuszu. W sumie na szczęście nie zakładaliśmy tego, bo to jest układ, który odwraca, niweluje pewnego rodzaju negatywy, który zwraca naszą uwagę, naszą uważność w stronę rzeczywistości i daje nam możliwość nowego, korzystnego dla siebie rozpatrzenia okoliczności, oczywiście wejścia, czy też nie wchodzimy w to, to już jest nasza decyzja. To jest zbieg okoliczności, szczególny, szczęśliwy, ten Jowisz, oczywiście Uran. Nie czekajcie zatem zrobieniem planów na nowy rok, ponieważ styczeń, 1 stycznia 2020 to nie jest może najlepszy moment na robienie sobie planów, czy też zapisywania ustaleń na nowo. Właśnie nów rzuca nowe światło na nasze własne możliwości. Z jednej strony to jest taki nów, kiedy pewne sekwencje możecie kwestionować ze swojego życia, wyrzucać je,
odchodzić od tego, co znamy od lat, od nawyków, którymi się posługujemy całe lata, nawet do tego stopnia, że możemy zacząć je bagatelizować. Mówimy sobie, że w ogóle nie były potrzebne, ale tak to po prostu czasem jest. To jest tak, że można ustalać sobie inny rodzaj świętowania niż ten, który znamy, inny rodzaj funkcjonowania w rzeczywistości. Codzienność jest najważniejsza, nie to, co robimy od czasu do czasu spektakularnie, ale to jest zmiana w naszej codzienności. Macie świetne pomysły, nie bójcie się ani zmian, ani postępu w życiu, nawet jeżeli trzeba strząsnąć z siebie kurz starych nawyków, czy też starych przekonań, bo przekonania też są bardzo istotne. Przed nami jest bogactwo tak naprawdę, ponieważ wszystkie planety w układzie na Warszawę są w domu drugim. Czyli inny niż dotychczasowy system wartości otwiera się przed nami, a my otwieramy się przed nim, tak? To jest takie fajne, obopólne działania. A do tego jeszcze wszystkiego Saturn, słuchajcie, zatrudnił Marsa. Te planety są do siebie w sekstylu, to jest też dobre. Dają gwarancję sukcesu. Oczywiście jak zwykle, dają gwarancję sukcesu pod warunkiem, że idzie za tym praca, że idzie za tym konsekwencja, ale my mamy w stosunku do tego, co mamy zrobić, własne ustalenia. Sami sobie ustalamy, gdzie i po co idziemy. To jest ważne. I za jakie pieniądze oczywiście, bo to jest potęga domu drugiego. Sami sobie jesteśmy sterem, żeglarzem i okrętem. Jak spojrzycie sobie na wykres, to wszystkie planety, lub prawie wszystkie, są po lewej stronie wykresu. Czyli to, co sobie zaplanujemy, zależy od nas. Jakość tego zależy od nas, tylko od tego, jak bardzo nie będziemy chcieli siebie chronić. Czyli jak mocno jesteśmy zdecydowani na to, żeby opuścić swoją strefę, do której przywykliśmy i wejść w coś nowego, czego oczywiście Wam bardzo serdecznie z okazji tego nowiu życzę. No i teraz najważniejszy element, co z tego nowiu wynika dla poszczególnych znaków zodiaku, czyli będzie dobrze. Dla barana. Baran ma najlepszą okazję tak naprawdę, by uciec tam, gdzie będzie chciał uciec. Albo tam, gdzie chciał być od dawna. To jest też taka fajna możliwość. Barany mogą teraz na przykład zauważyć, że dotychczasowe życie, czy część dotychczasowych działań nie ma zbyt dużego sensu dla nich, no i teraz bez żalu będą to pozostawiały, by realizować własne potrzeby. Wszystko teraz przychodzi od środka dla Was. To jest takie głębokie poczucie, że taka jest prawda, macie taką pewność wewnętrzną. To jest układ bardzo samoświadomościowy dla Was, czyli ten nów naprawdę wiąże się z dużą dawką samoświadomości. To nie jest taki czas, kiedy macie możliwość biegania, czy wrzasku, czy też robienie czegoś, byle coś robić, tylko to jest poczucie, że potraficie sami, same o siebie zadbać. Sami możecie rozpocząć taki kierunek życia, który odpowiada Waszemu sercu. Także jeżeli sami sobie czegokolwiek nie skomplikujecie, to jest nów, który jest dla Was zalążkiem wielkich życiowych ambicji, planów zawodowych, zaspokajających Wasze właśnie serce, co oczywiście nie jest jednoznaczne z tym, że jeszcze więcej będziecie pracować, czy jeszcze więcej będziecie działać, tylko jest jednoznaczne z tym, że czerpiecie z tego wewnętrzną satysfakcję. Jedni mogą terytoria zawodowe otwierać, inni mogą je ograniczać. Mogą się odnieść również do własnego domu, do czterech kątów i stwierdzą, że coś zupełnie innego jest im potrzebne w tym domu. Szukają czegoś zupełnie innego i tak go będą modernizować czy też zmieniać, aby odnaleźć w tym domu samych siebie. Co u byków? No chyba nie ma lepszego nowiu dla byka niż ten właśnie. W ogóle to jest bardzo dobry nów. Cały czas to powtarzam. Uran jest w Waszym znaku, to już wiecie, i tworzy do Jowisza w koziorożcu trygon. I to jest nów w koziorożcu, pamiętajcie o tym. To jest bardzo silny nów. To jest niezwykle dobra zapowiedź roku 2020 dla Was.
o ile oczywiście zdecydujecie się na zmiany, które to zmiany muszą być przeprowadzone w ekspresowym tempie. Pieniądze przychodzą do Was same, tak już po prostu będziecie mieć, że NUF posłuży Wam jako okazja do podniesienia poprzeczki, słuchajcie, pracodawcom, szefom, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Może oczywiście nie sam NUF, ale ten czas tuż po nim, ta końcówka roku jest bardzo dobra na to, aby tego typu zabiegi wykonywać. Natomiast to, co najistotniejsze, to jest miłość, która pojawi się nieoczekiwanie dla Was, jako niebywałe spotkanie, zauroczenie i to do tego stopnia mocne, że wszelkie zasady bezpieczeństwa, czy też Waszej ulubionej asekuracji pójdą w niwecz, po prostu się stracą. Warto się poddać tej sytuacji, ponieważ wyzwoli ta sytuacja w Was coś niezwykle ekscytującego, a drugiej tak wspaniałej miłości, czy też tak magicznego uczucia, no długo będziecie czekać, aby móc to przeżyć. Także jeżeli coś takiego się zdarzy, to po prostu w to wchodźcie, bo nie ma co dywagować, czy to jest szalone, czy nie. To jest szaleństwo serca, które będzie dla Was bardzo, bardzo ważne. Co u bliźniąt? To jest taki NUF, który pomaga spełniać marzenia akurat osobom z Waszego znaku. Niektórym z Was na przykład marzy się związek z prawdziwego zdarzenia, taki na całe życie. Niekoniecznie oczywiście w klimacie Romea i Julii. No i ten dobry Merkury, czyli Wasz szef, poprowadzi Was drogą ku temu wiodącą. Nie będę mówiła tym razem o biznesie, układach i kontraktach. Powiem tylko o strefie bliskich kontaktów międzyludzkich. Powiedziałabym bardzo bliskich kontaktów międzyludzkich. Koziorożec pokazuje bez ogródek i to jest takie fajne. Z kim jesteście? Jak wygląda Wasze życie osobiste? Co Wam pasuje? A co się psuje w tych relacjach? I w związku z tym wyjścia są jak zwykle dwa. Jedni wymyślają wszystko, aby ułożyć sobie relacje tak, jak tego potrzebują. Inni udają się w podróż swojego życia. Może to być podróż metafizyczna, może być podróż realna. Podróż do własnego serca, by wreszcie poznać siłę prawdziwego uczucia. Wszystko jedno, czy to będzie właśnie realizowane poprzez podróż rzeczywistą, czy też poprzez podróż bardzo, bardzo metaforyczną. Najważniejszy jest plan. I NUF jest tym punktem, w którym wszystko się układa. Jak sobie coś zaplanujecie, to zaprowadzi Was do tego, z kim warto być, z kim warto podróżować i z kim warto poznawać życie. Jest ciekawy wątek. Co u raków? Jak wiecie, u Was było tak, że wszelkiego rodzaju, czy też wszelkiego typu bańki mydlane, w których byliście osadzone, już dawno pękły. Zatem NUF to nowy, wielki plan własnego życia. NUF da Wam entuzjazm, którego dawno, dawno nie było, naprawdę. Pozwoli Wam na zrozumienie, na czym polega własna siła kreowania rzeczywistości. Też ważny element. Pozwoli Wam na to, żeby poczuć rozmach i entuzjazm i potem w niego wejść. Pewnie, że definitywne zakończenia mogą się jeszcze przedłużyć, ale przed Wami jest coś nowego. Można powiedzieć, że to jest coś bardzo życiowego, coś, co Wam ułatwi całe życie, bo są pryncypia koziorożca, tym razem już nie będą dla Was tak mocno niestabilne, może nie dla wszystkich. To jest też takie przeświadczenie, że tym razem na pewno się uda i to jest też prawdziwe przeświadczenie. Dla Was może być to zmiana adresu albo pomysł na zmianę adresu. Jeżeli dawno o tym myśleliście, to teraz to Wam przychodzi. To jest po raz kolejny nowe rozdanie i ten NUF pokazuje możliwości udogodnienia, o których nawet nie wiedzieliście, że istnieją. Zatem wykorzystajcie ten NUF. Co u lwów? Komu w drogę temu czas? Dużo tej drogi, no ale tak jest. Absolutnie dobry NUF na to, aby zaplanować sobie zmiany, przeprowadzkę, wyjazd na stałe. Ewentualnie można zachować pewną dwoistość, być nieco w starym miejscu i udać się na nowe. Ale coraz więcej otwierać się na nowe, czyli to nowe będzie tutaj mocno postępowało. Uda Wam się wszystko tak poukładać, że to, co do tej pory
do tego nowy wydawało się tylko teoretyczne, zacznie być realne. A to jest spełnienie wielkiej wizji. Okaże się, że koszty wyjazdu, pobytu, czy też nieznajomość danego języka, wszystko jest do wyregulowania, czyli to nic ważnego tak naprawdę nie znaczy. Można będzie zrealizować dawny plan, a plan, który od dawna świeci na waszym firmamencie, powiedzmy w 100% ten plan będzie można zrealizować. Lepiej rozumiecie procedury, obowiązki, konieczności wymagane do realizacji tego planu i lepiej znajdujecie się w nowym otoczeniu, jeżeli taka decyzja nastąpi, które to was przyjmie z otwartymi ramionami. To, co sobie podczas tego nowiu wymyślicie, idealnie odpowiada waszej mentalności, typowi intelektu. Nów otworzy wam okno na świat i jest początkiem wielkiej podróży. Co u panien? Nów otwiera przed wami nowy, bardzo dobry początek. To jest kolejny element, o którym warto pamiętać, jeżeli chodzi o realizację czy o postanawianie planów na nowy rok. Zamykacie stary rozdział i to jest po prostu coś w rodzaju puszczania w niepamięć, to co było. Snujecie bardzo konkretne plany na przyszłość. Dużo oczywiście się mówi o energii, tak? Czyli nów koziorożcu przynosi wam bardzo dobrą energię, daje impet do walki o siebie, o to, żeby iść do przodu. Warto uporządkować swoje sprawy zawodowe. Uporządkować, czyli zastanowić się, czy to, co macie, jest dla was odpowiednie, czy też nie. Nów, to jest istotne, przynosi dla was zmianę strategii, zarówno zawodowej, tutaj jest więcej inicjatywy i niezależności dla was, jak i osobistej. Osobistej w kontekście relacji międzyludzkich. To jest zmiana potrzeb w partnerstwie, to jest właśnie istotne. Niekoniecznie wiąże to się ze zmianą partnera, ale przede wszystkim ze zmianą swoich oczekiwań w stosunku do partnerstwa. Nów powie, czego należy oczekiwać od drugiej strony, by być w pełni zadowoloną, zadowolonym z tego, co się dzieje. Nów również przyciąga do was bardzo właściwe osoby. Zwróćcie uwagę, kto się wtedy pojawia i w jakim kontekście. Co uwag? No więc z wagami jest także pełna synchronizacja oczekiwań osobistych z ambicjami. Nów przyjazny dla osób nie bojących się tego, aby podnieść przed sobą jeszcze poprzeczkę, jeszcze bardziej. A to jest nów, gdzie macie uaktywnioną samoświadomość i właśnie z powodu tej samoświadomości jesteście w stanie zaplanować sobie przyszłość na następne 2 lata, to jest taki cykl, nie bojąc się sięgać praktycznie po wszystko. Nów obfituje dla was wydarzenia, które zmieniają bieg wszystkiego, bieg waszego życia. To, co planowaliście zrobić za parę miesięcy, teraz może się okazać korzystne, w tym sensie, że można to zrobić natychmiast. Efekt zmian, czy tego nowego, w co wejdziecie natychmiast, może być zaskakująco pozytywny. Początkowe obawy, że się nie podoła wyzwaniom, pojawiające się w okolicach połowy grudnia, one teraz odejdą. A podczas nowiu zostają bardzo szybko zastąpione samozadowoleniem i radością z tego, że sytuacja tak bardzo pozytywnie przerosła wasze oczekiwania. Liczy się refleks, szybkość i chęć rzucenia pewnych nawyków, które powodowały zastój. Wraz z nowiem można zauważyć to wszystko, co również nie pozwalało ruszyć z miejsca i od tego odejść, odciąć się po prostu od tego. Obojętnie, czy zmiany będą wymuszone, czy też dokonacie ich z własnej inicjatywy, bardzo szybko przekonacie się o ich zaletach. Także fajny nów również dla was. Co u skorpionów? Jest tak, dla skorpionów to jest rewelacyjny nów, ponieważ nów leży w sekstylu do waszego znaku. Dodatkowo Mars pozwoli na to, by wprowadzić nowy styl w swoje własne życie. Styl życia zmieniamy, wprowadzamy. Mars daje wam siłę przebicia po to, aby
pokonać własne kompleksy, po to, aby wyzwolić się z uprzedzeń, aby wejść w motywy inspirujące Was w życiu, aby wreszcie coś, co gdzieś tam drzemało na dnie Waszej duszy, mogło okazać się prawdą. Kiedy Słońce i inne planety przebywają w znaku koziorożca, tak jak podczas tego nowiu, warto sobie wyobrazić najbliższą przyszłość, skrystalizować ją, nawet zwizualizować. Macie olbrzymią siłę wizualizacji podczas nowiu. Niebagatelną kwestię oczywiście będą tutaj odgrywały sprawy finansowe. Zaczniecie więcej zarabiać. Fundusze mogą pochodzić z paru źródeł, ale niekoniecznie będzie to wymagało od Was bardzo dużego wysiłku. To jest taka łatwość połączenia paru wątków finansowych, które się pojawiają podczas nowiu i działania na swoją własną korzyść. Nów to nowe plany na życie, nowe aspiracje. Spróbujcie sobie wyobrazić idealną rzeczywistość własną, jakby ona miała wyglądać. Nawet gdy jest, wydaje się Wam, kompletnie nierealna. Tak będzie dokładnie wyglądała, bo to jest znowu pisanie pewnego scenariusza i możecie być zaskoczeni tempem, w jakim to wszystko się dzieje, czyli jak szybko ta rzeczywistość zostaje przekształcona w coś autentycznego. Co ze strzelcem? Do kogo się śmieje fortuna? No do Was, po prostu. Jowisz jest nowym drogowskazem, namawia, czy też nakazuje wręcz porzucić wszelkie obawy i sięgać po realizację własnej drogi życiowej. Droga, którą poruszaliście się do tej pory, była oczywiście interesująca. Ostatni rok był bardzo aktywny, mógł nadwyrężyć Wasze siły i teraz należy zadbać o siebie, o swój stan ducha. Nów pokaże Wasz właśnie stan uczuciowy, stan relacji, stan również relaksacji, czy ona w ogóle jest, czy też nie ma. Wszystkiemu trzeba dokładnie się przyjrzeć, by z własnej perspektywy tym razem ustalić sobie cel na praktycznie nowy rok 2020. Jeżeli odczuwacie jakieś braki finansowe, to poprzez zmianę partnerów, towarzyszy, czy też zmianę kontaktów, zmianę ludzi ogólnie rzecz biorąc, w krótkim czasie zaczniecie zarabiać jeszcze więcej, czyli po prostu przerzucić sobie należy pewnego rodzaju okoliczności międzyludzkie, tak? Z jednego grona przeskoczyć do innego. Nów również przynosi pomysł na siebie, pomysł na to, z kim należy porozmawiać, aby zauważone przez siebie braki zniwelować, tak? To jest też ważny układ, z kim pogadać, żeby było lepiej. No i na pewno wymyślicie dla siebie coś, co jest dla Was podróżą życia. Jednak Nów to Jowisz, ascendent w strzelcu. Mamy dużo elementów podróży. Również to są pomysły związane z tym, co trzeba zrobić, aby lepiej poznać siebie samego. I to daje Wam potężny impuls do działania na cały rok 2020. Co u koziorożców? Podwójny Nelson, tak? Ale bardzo optymistyczny, bardzo pozytywny, bo Nów w koziorożcu to początek nowego roku dla Was przede wszystkim. Dodatkowo planety w koziorożcu określają Waszą stabilną przyszłość. To jest taki Nów, który ma wielki wpływ, bo on jest długotrwały, wieloletni. Zatem dla Was to jest ta wieloletnia przyszłość, długotrwałe działania. I więcej pracy włożyliście w swoje osiągnięcia i swoje cele w roku 2019, tym większa satysfakcja i co ważne, trwalsza satysfakcja. Nów dokładnie Wam to pokażę. Posiadacie podczas tego nowiu umiejętność przyciągania do siebie właściwych ludzi i niebagatelnych okoliczności życiowych. A to, co będzie wymagało, powiedzmy, załatwienia jakichś spraw w styczniu, warto przedyskutować, czy też zaplanować sobie podczas nowiu. A sprawy materialne, nabycie mieszkania, nabycie nieruchomości, czy też otrzymanie czegoś od innych teraz wysuną się na pierwszy plan. Powiększycie stan posiadania, zarobkowania, stan rodzinny. Słowem, to jest zwyżka formy. Bardzo, bardzo duża. Przypływ sprzyjających okoliczności, które rozpoczną się od tego nowiu. Czas dla Was sprzyja wybujałym planom i wchodzenia w nowe sytuacje. Co u wodników?
No, w waszym znaku, jak wiecie, przebywa Wenus, a Uran, wasz patron, ma do niej kwadraturę. Bardzo ciekawa sytuacja, niepewność uczuć, a raczej myślę sobie, że nieoczekiwana ich zmiana. Czasem jest tak, że jeden SMS, jeden mail czy rozmowa nie do końca przypadkowa wywołają całą lawinę myśli, przemyśleń, chcianych czy niechcianych, wszystko jedno, ale otwieracie się na nowe, zaszalejecie, dojrzejecie do wylewności. Nawet jeżeli podczas nowiu nie będzie okazji, to koniec roku tę okazję właśnie wywoła. Czyli pofolgujcie namiętności, pasji, a zaryzykujcie wyznaniem, zaryzykujcie wejściem w nowy związek, który zagrozi waszej małej stabilizacji, ale jednocześnie otworzy was na nowe rozumienie miłości czy też siebie. Nie należy się przejmować tym, że obiekt waszych uczuć jest daleko, czy też niekoniecznie stanu wolnego. Robicie coś oczywiście teraz dla siebie. Oczywiście mówię o osobach, które takie odczucia będą miały. Wodniki, które są w stabilnych związkach, zechcą zmienić, tak czy owak, coś w tym związku, czy też zmienić grono przyjaciół, znaleźć się w innym otoczeniu, przenosząc siebie przynajmniej na krótki czas w inne miejsce. Co u ryb? Czasem jest tak, że życie nabiera innego smaku. To jest poczucie takie, że życie jest jak dobra muzyka, czekolada, czy jak fantastyczne perfumy. I to jest wyznacznik tego nowiu dla was. Delektowanie się rzeczywistością, która okazuje swoje walory, która pokazuje niezwykle piękną stronę własnego bytu. To jest cudowne. Nów skłania ku jeszcze większej penetracji duszy. Tego bardzo niezwykle ulotnego elementu, który teraz będzie wskazywał właściwe tory samorealizacji, czy też wskaże nurt, który ekscytować będzie was przez najbliższe lata. Moment, kiedy wiecie i czujecie, co przyniesie wam samo spełnienie w życiu i łatwo możecie się przesterować na inne tory. Bardzo łatwo to nastąpi. Waszą uwagę skierujecie na informacje przychodzące zewsząd praktycznie. Czasem to rodzina, czasem starzy przyjaciele staną się takim cennym drogowskazem w zmianie własnego wizerunku. Z osoby zaangażowanej bez reszty w sprawy innych w osobę bardziej świadomą swoich potrzeb i nie bojącą zaangażować się w siebie. To istotna wskazówka, która wam pozwoli wykorzystać cały rok 2020. No i co mamy na koniec z osiami? W Los Angeles mamy nów 25 grudnia o godzinie 21:13. Tam są osie w znaku panny, 6:14 panny ascendent i medium celi 26 byka z Marsem na immun celi. W Nowym Jorku mamy 26 grudnia nów o godzinie 0:13, a więc tuż po północy. Mamy ascendent prawie 7 stopni wagi, natomiast medium celi jest 8 raka i mamy ten nów przy immun celi, czyli całkiem na dole. W Londynie, no to już są nasze klimaty, 26 grudnia, 5:13, 28 skorpiona mamy ascendent, a medium celi 22 panny. W Lugano godzina 6:13, ascendent mamy 6:41 strzelca, medium celi mamy początek znaku wagi. Berlin, ascendent mamy 7 strzelca, medium celi 6:34 wagi. Monachium, ascendent mamy 9:20 strzelca, medium celi mamy prawie 5 stopni znaku wagi. No i wreszcie Hamburg, tam mamy ascendent 3:30 strzelca, a medium celi mamy 3 stopni znaku wagi. Zatem miłego nowiu wam wszystkim życzę pod wszelkimi szerokościami geograficznymi.